No mówię, to jest trzydniowy turniej, także trzeci dzień grania, wychodzi już też zmęczenie, prawda? Legia, może byliśmy rzeczywiście faworytem w tym meczu, ale mówię, Legia postawiła naprawdę mocne warunki. Tak jak wcześniej powiedziałem, trzeci dzień turnieju, także oba zespoły miały już w nogach po dwa mecze. I stąd taka wyrównana, dosyć i zacięta walka. Cieszymy się, że udało nam się rozstrzygnąć końcówkę na naszą stronę. Niebawem pierwszy mecz ligowy. Jak oceniasz wasze szanse i jak jesteście przygotowani już do rozgrywek? Mi się wydaje, że jesteśmy dobrze przygotowani do rozgrywek, ponieważ graliśmy już kilka sparingów. Przegraliśmy jedynie dwa mecze z pierwszoligowymi Siedlcami. Wczoraj też w turnieju graliśmy z nimi mecz i był to mecz po walce przegrany, niedużą różnicą punktową. Mecze z naszymi zespołami z grupy drugoligowej wygrywaliśmy, także myślę, że prognostyk jest bardzo dobry, jest jeszcze dwa tygodnie do ligi, także mamy czas, żeby popracować nad jakimiś tam błędami, które cały czas w grze są i myślę, że początek będzie ligi bardzo dobry i pomyślny. To jest nowy teraz twój klub, przeszedłeś z Torunia i jak oceniasz chłopaków, cały zespół, współpracę z trenerem? W zespole, no wiadomo, chłopaków wszystkich znam, bo to tutaj warszawska grupa koszykarska, z którą się od wielu lat znamy. Potencjał w zespole jest duży, od dwóch lat zespół puka tam pomału do tej pierwszej ligi, gra w półfinale czy to finale, no nie udawało się. Dlatego myślę, że w tym roku całkiem realne szanse mamy na ten awans i o to też gramy, taki jest nasz cel.